To, co mnie skusiło do udziału w tej konferencji, to jest tytuł, dlatego że bardzo mało mówimy na temat wartości, jaką jest leczenie biologiczne, leczenie preparatami biopodobnymi. I ze względu na temat się zgodziłam, żeby uczestniczyć dzisiaj w konferencji. To, co chcę o czym powiedzieć, jak czego zacząć, to zaczniemy od siebie. Każdy lubi o sobie myśleć, że jest człowiekiem dobrym, kierujący się szlachetnymi wartościami. Zwykle myślimy o sobie lepiej niż jest w rzeczywistości. Myślimy sobie, że nie zachowalibyśmy się tak w danej sytuacji, w sytuacji, kiedy przychodzi dany problem, jednak zmieniamy swoje myślenie. Ale te wartości towarzyszą nam przez całe życie. I one się też jakby w ciągu życia zmieniają. Nikt na początku swojego życia, kiedy jest młody, nie myśli o tym, że wartość zdrowie to jest jakby ta główna, dominująca wartość. Później z wiekiem to przychodzi. Jakieś traumatyczne wydarzenia też potrafią zmienić jakby ten nasz system wartości. I tak jak tutaj siedzimy, a jest nas prawdopodobnie spora grupa, każdy będzie miał tą swoją hierarchię wartości ułożoną po swojemu i ona się będzie zmieniać. Definicji wartości tak naprawdę istnieje bardzo dużo. Każdy naukowiec, który zajmuje się socjologią, filozofią, będzie tworzył swoją definicję wartości. Ja bym chciała zwrócić uwagę na ostatni punkt, czyli tam, gdzie jest mowa o definicji ze słownika języka polskiego. Ta definicja w pierwszym takim wskazaniu pokazuje, że wartość to jest to, ile coś jest warte pod względem materialnym, czyli taka cecha jakiejś rzeczy, która daje się wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem pieniężnym. I żeby jeszcze bardziej zakręcić, pokazuję tutaj grafikę, która pokazuje, że te wartości względem siebie jeszcze możemy dzielić na różne grupy, że w tych grupach też będą wartości, które umieścimy wyżej bądź niżej. I ten system wartości tak naprawdę jest bardzo mocno zróżnicowany względem nas, względem instytucji. Pamiętajmy, że instytucje, które też biorą jakby udział w tej dyskusji o lekach niepodobnych, bioróżnoważnych i referencyjnych, te instytucje też kierują się swoimi wartościami. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jaka misja i te główne wartości są umieszczone, jak się wchodzi do Ministerstwa Zdrowia. Tam najważniejszy jest pacjent. Ale właśnie tak duże zróżnicowanie wartości powoduje pewne konflikty, zarówno wewnątrz osoby, jak i również na szerszą skalę, również w takich instytucjach. Bo właśnie do tej pory żyliśmy w erze leków referencyjnych, pojawia się era leków biopodobnych i następuje pewien konflikt, który w jakiś sposób trzeba rozstrzygnąć, trzeba zadecydować. Nie wiem, czy to tak tylko nie przeszkadza Państwu tak strzelam z głośników. Dlatego chcę zwrócić uwagę, na czerwono podkreśliłam zdanie, które uważam, że powinno zdominować w tej dyskusji na temat wprowadzania leków biopodobnych i biologicznych po prostu, że potrzebne jest wypracowanie wspólnych, stosunkowo jednolitych wartości pomiędzy różnymi interesariuszami tych różnych grup, które biorą udział w tej dyskusji. I teraz, czy na pewno te grupy, które uczestniczą w tej dyskusji, kierują się tymi samymi wartościami? Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że organizacje pacjenckie i pacjenci mówią zupełnie trochę innym językiem, innym głosem. Instytucje, nazwę je tak, może tak ogólnie, decydenci też mówią innymi argumentami. One są kompletnie niezrozumiałe dla... Te strony są tak... nie słyszą się, tak? Te wartości są na tyle odległe, mam wrażenie, że następuje jeszcze dalsze oddalanie się od siebie, ale to powoduje pewne niezrozumienie. I też byśmy myśleli o tym w kategoriach właśnie wartości, że one są dosyć od siebie odległe. I teraz, jeżeli chodzi o organizację i pacjentów, co ja bym widziała, co jest dla nas wartością? Zabrakło mi partnerstwa. Partnerstwo w takiej dyskusji na temat wprowadzania, tak? Na temat, jak ten rynek powinien wyglądać. Zdajemy sobie sprawę, że mamy ograniczone środki finansowe, natomiast ta dyskusja i decyzje, które zapadają, one są wyłączone są jakby głos
głosy i opinie liderów organizacji pacjentów. Więc zdecydowanie zabrakło mi partnerstwa. Zabrakło mi też dyskusji na temat świadomej zgody pacjenta. Co to znaczy jest świadoma zgoda pacjenta? Znaczy pacjent, że wie, na co się decyduje, wie, jakie są tego konsekwencje, nie jest stawiany w sytuacji przymusu i ma świadomość tego, że może zaufać na przykład też swojemu lekarzowi, tak, w gabinecie. Według mnie brakuje dyskusji na temat świadomej zgody. Kolejna kwestia to jest możliwość wyboru. Czy dla nas możliwość wyboru jest wartością? Tak, czy dla tych uczestników tego dialogu rzeczywiście to, że mamy listę reputacyjną, na której jest kilka leków, jest dla nas wartością, że możemy sobie wybierać, gdzie umiejscowimy tę wartość. I ostatnim takim elementem, na który chcę zwrócić uwagę, to jest kwestia, która pojawia się właśnie teraz w tej dyskusji, czyli kwestia substytucji, automatycznej zamiany leku. Zmieniło się rozporządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie wyglądu formularza zgody. I w tej chwili pacjent podpisuje zgodę już jako na cząsteczkę i nie ma świadomości tego, do końca jaki lek będzie brał, będzie wiedział, jaką będzie przyjmował substancję. Ale czy jest to krok w kierunku wartości? A jeżeli tak, to jakich? I teraz wrócę do tego pytania, które postawiłam przed tym poprzednim slajdem, czyli jak wygląda te wartości, którymi się kierujemy, jak one wyglądają, jak sobie je teraz ułożymy w tej przestrzeni, tak? Czy rzeczywiście mam wrażenie, że jakby te dyskusje zdominował tylko jeden element, element finansowy, tak? I jak bardzo jesteśmy otwarci, więc zamknięci na argumenty innych stron. Jedną wartość chciałam wyłączyć, jakby nadać oddzielne znaczenie. To jest kwestia zaufania. Ja mam wrażenie, że teraz w gabinecie lekarza mamy taką zabawę w głuchy telefon. Pacjent mówi o swojej sytuacji i to, co dociera do lekarza, to jest właśnie taki głuchy telefon przez kolejny formularz, kolejną decyzję urzędniczą i to, co dociera do lekarza, już jest mocno zniekształcone, ale mało tego, ten głuchy telefon działa również w drugą stronę, tak? Czyli lekarz coś mówi i to też dociera przez różne formularze, przez różne dziwne jakieś wynalazki kolejnego urzędnika i to, co dociera do pacjenta, również jest już mocno zniekształcone. I te kwestie zaufania, one nie tylko są już mocno nadszarpnięte w gabinecie lekarskim, ale mam wrażenie, że również ten brak zaufania występuje pomiędzy tymi organizacjami, urzędami, które uczestniczą w tej dyskusji. Nikt nikomu nie wierzy. Teraz chciałam jeszcze zwrócić uwagę na kwestię słownictwa. Ostatnio podniosła się jakby dyskusja, czy będziemy mówić leki bioróżnoważne, czy biopodobne, bionastępcze. Jeszcze kiedyś się mówiło biosymilarne, dosyć takie popularne słowo. Natomiast moim zdaniem jakby problem nie tkwi w niuansach językowych, tylko właśnie w wartościach. Czy wyznajemy podobne wartości, czy chcemy zbliżyć do siebie te wartości. I w sytuacji, kiedy znajdziemy ten język, naprawdę będzie czymś drugorzędnym, trzeciorzędnym, jakby kolejnym elementem. Zadałam sobie też jeszcze pytanie, które też Państwu chcę postawić, żebyśmy sobie wspólnie też może próbowali odpowiedzieć na to pytanie. Kto powinien być liderem tej wartości? Czy Ministerstwo Zdrowia powinno być liderem wartości, jeżeli chodzi o wprowadzanie leków biologicznych i biopodobnych na rynek? Czy powinien to być Narodowy Fundusz Zdrowia? Tutaj wydaje się, że te pierwsze dwie organizacje dosyć jasno i mocno wypowiadają się w swoich stanowiskach, jak one widzą ten model wprowadzenia. I wydaje mi się, że akurat NFZ wypowiada się zupełnie otwarcie, jednolicie i dla mnie jest bardzo jasne ich stanowisko. O tyle zabrakło mi w tej dyskusji o wprowadzaniu do leków stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta.
on tak naprawdę nie zaistniał w dyskusji publicznej. Czy Państwo słyszeli jakiekolwiek stanowisko w tym temacie? Nie słyszałam żadnego, być może nie do wszystkich, nie dotarłam do każdego, ale wydaje mi się, że brakuje tego głosu. Czy organizacje pacjenckie powinny się wypowiadać w tym temacie? Ja uważam cały czas, że tego głosu pacjenckiego w tej publicznej dyskusji jest za mało. Że pacjenci boją się też wypowiadać na temat na te tematy, bojąc się jakby zarzucenia, że się nie znają, bo nie są farmaceutami, a jeżeli już się wypowiadają, to zaraz im się przykleja łatka w zależności tak od firmy, na temat leku, którego się wypowiedzą, to im się przykleja łatka lub bez. I to też jest taki strach, który paraliżuje, bowiem to zaufanie do organizacji pacjenckich w Polsce jest bardzo mocno ograniczone, tak? I bardzo mocno łatwo to zaufanie jakby stracić. I ten strach jest taki trochę rzeczywiście paraliżujący. Wydaje mi się, że zabrakło tego głosu w organizacji. Czy powinny się wypowiadać organizacje lekarskie? Jak najbardziej. Tak, one mają doświadczenie i tego głosu też mało się przebija. Ale też i inne organizacje, tak? Właśnie prawnicy, farmaceuci, dziennikarze też powinni zabierać głos w tej dyskusji i jakby szanować, uwzględniać w tej dyskusji głos różnych, tak? Różnych interesariuszy tej dyskusji. Więc wydaje się, że tak odpowiadając na to pytanie, kto powinien, to wydaje mi się, że wszyscy po trochu, tak? Wszyscy po trochu powinni na siebie spojrzeć, może z większym zaufaniem. Każdy będzie miał swoje argumenty, takie podobne otwartości, warto je o nich rozmawiać, po prostu je wymieniać. Ja na koniec chciałam jeszcze pokazać, może zabrakło konkretów w tej mojej prezentacji, więc teraz już odniosę się do dwóch wypowiedzi. Będzie wypowiedź pacjentki, ale też zacznę od prezentacji pod tytułem Analiza bezpieczeństwa i skuteczności terapii sekwencyjnej różnymi preparatami etanerceptu. Ta prezentacja została przedstawiona na zjeździe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Szczecinie we wrześniu 2017 roku. Wymieniłam autorów tej prezentacji, więc jeżeli Państwo będą chcieli rozmawiać z autorami, to zachęcam. U 166 pacjentów zamieniono embryo na Benopali z powodu decyzji administracyjnej. Oni stanowili grupę pierwszą oraz u 6 chorych zastosowano Benopali jako pierwszy lek biologiczny i oni stanowili grupę drugą. Zgodnie z wytycznymi programów lekowych monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia oraz aktywności choroby odbywały się co 3-6 miesięcy. Ewentualne zdarzenia niepożądane zgłaszano na comiesięcznych wizytach. I teraz jakie mamy wyniki? W grupie pierwszej, czyli tam, kiedy doszło do tej zamiany, u 166 pacjentów. U 25 pacjentów zaobserwowano zdarzenie niepożądane lub niezadowalające skuteczność leku biopodobnego. U 7 chorych stwierdzono brak skuteczności leczenia, a u 8 chorych zgłosiło subiektywne słabsze działanie leku i pogorszenie stanu zdrowia. W tej grupie drugiej, w której byli tylko pacjenci na tym leku niepodobne, stwierdzono podobną skuteczność terapii i nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych. Lek niepodobny był skuteczny i dobrze tolerowany. I teraz jakie są wnioski z tej prezentacji? Przedstawione doświadczenia wskazują, że zmiana terapii lekiem oryginalnym na lek biopodobny wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych i nieskuteczności. W przeciwieństwie do kontynuacji terapii rozpoczętej niezależnie lekiem oryginalnym lub biopodobnym. I teraz jeszcze chciałam Państwu na koniec zacytować wypowiedź dziewczyny, która doświadczyła zamiany leku. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia w zamiennictwie, to jak tylko zamieniono mi lek już od pierwszego podania, miałam reakcje alergiczne. W miejscu podania pojawiło się mocne zaczerwienienie, stwierdzenie oraz opuchlizna. Musiałam co chwilę przyjmować leczenie, bo zaczynały się infekcje, których na oryginalnym leku nie miałam. Oprócz tkanki na przeziębienia. Mimo, że źle znosiłam lek niepodobny, nie było możliwości powrotu do oryginalnego. Zgoda na zmianę leku była u mnie wymuszona.
albo zgadza się Pani na lek biopodobny, albo szukać innego ośrodka leczenia, ale inne też Pani referencyjnego nie dostanie. Poza tym wprowadzenie leków biopodobnych dla pacjenta niczego nie poprawiło, bo nadal leczenie jest przerywane po kilkunastu miesiącach. Założenia dla tych leków są dobre, bo skoro tańsze, to można więcej pacjentów leczyć. Ale mój przypadek pokazuje, i pewnie nie jestem jedyna, że nie można mówić, że to ten sam lek i stosować zamiennie. Wkurza mnie to, że wszyscy zarówno firmy, jak i lekarze próbują wymawiać, że to ten sam lek. Na koniec chciałam stawić Państwa z takim pytaniem. Czy jeszcze mamy szansę jako w tej dyskusji właśnie wrócić do rozmowy na temat wartości? Czy jeszcze mamy szansę zbliżyć się w tych naszych stanowiskach? I ja jako pacjent szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem, a nie pieniądzem. I ja już dziękuję za dyskusję, czy za prezentację. Dyskusję jak najbardziej czekam